zauważyłem niezwykle zainteresowania Włodzimierza Grycnera tą tematyką. Połknął Bakcyla. Uczestniczył w moich spotkaniach autorskich w szkołach szczecińskich, a następnie sam także występował na spotkaniach z młodzieżą. Zaczął wykazywać niezwykłą aktywność społeczną w Lidze Morskiej, pilotażu, a zwłaszcza organizacji flisów łodrzańskich, co jest wymowne nie tylko kulturalnie, ale chyba i politycznie. Pisał również opowiadania zamieszczane w prasie, a następnie książki. Włodzimierz Grycner, będąc bowiem szalenie warną postacią, obdarzoną poczuciem humoru, optymistycznie nastawionym do świata i do ludzi, obdarzonym cechą wspaniałego gawędziarza, przelewa na karty stron również warne opowiadania. To niewydumane opowieści powstałe z potrzeby pisania. To oryginalne autentyki. Ambitny, zarówno pierwszy wśród równych, zaczął mnie fascynować swoją osobowością i stał mi się, nie ukrywam, moim serdecznym, oddanym przyjacielem. Zatem z ogromną satysfakcją w imieniu kapituły wręczam statuetkę Konrada, który również dobrze, którą można uznać za morskiego Oscara. Dziękuję bardzo. Trzeba mieć kondycję. Lata młodości. Wszystkiego. Wszystkiego najlepszego, moi drogi, kochani przyjacielu. Mam ogromną satysfakcję, że mogę, i dumny jestem z ciebie, że mogę ci wręczyć tą statuetkę Konrada. Bardzo proszę nowo wybranego laureata o kilka słów. Proszę wstawić statuetkę, żeby się pan kapitan nie zmęczył. Bardzo proszę. Dyplom czeka. Nagrodzony tą. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, jestem wzruszony i zaszczycony. Dziękuję pięknie. Wspaniała nagroda. Panią życzę w ten piękny dzień wszystkiego najlepszego. Kwiatów nie mam tyle, ale mój uśmiech niech wystarczy. Dziękuję paniom. Wszystkiego dobrego. Na tą piękną okoliczność przybyli moi przyjaciele. Tam w środku stoi retman Mieczysław Łabęcki, który na tysiąclecie Gdańska przypłynął wielką tratwą 90 metrów i tym sposobem z Ulanowa do Gdańska uczcił tysiąclecie Gdańska. Ze mną pływa już 16 lat po Odrze tratwą, którą buduje z flisakami z Ulanowa. Co roku buduje, powstał flis odrzański, powstało, można by długo, długo o nim mówić, powstało Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadodrzańskich, powstały nowe porty, powstały mariny i tak dalej. Teraz już pływają statki pasażerskie po Odrze. To wynik naszego flisowania. Także trzeba mu podziękować za to, z Ulanowa przyjechał, brawo dla niego. To moi przyjaciele kapitanowie ze Szczecina. Największy bard, kapitan Katkowski, będzie nam grał potem na gitarze i śpiewał. Kapitan Katkowski, brawo. Czujny kapitan Fiuk Bogusław ze Szczecina. Jest moja przepiękna rodzina i ze Szczecina, i z Bydgoszczy, prawda? Ale najważniejsi, którzy dla mnie przyjechali, serce mi się otwiera. Tam siedzi moje liceum z Chełmży. To jest niespodzianka, tak? Nie wiedziałem. Panie dyrektor ze Chełmży koło Torunia i całe przedstawicielstwo i burmistrzostwo i tak dalej. Niech żyją na Chełmża moje liceum. Bardzo miła niespodzianka.
na koniec, żeby się nie rozgadywać, bo mógłbym tak długo, a kanclerz nie każe. Tak, to jeszcze raz, żeglarze, kochani żeglarze, my marynarze, my wodniacy, my flisacy, bo można powiedzieć, że ja jestem trzy w jednym, prawda? My życzymy wam szczęśliwych wiatrów i szczęśliwych powrotów do domów. I tak trzymać. Dziękuję, panie kanclerzu. Dzięki dla pana kapitana. Rzeczywiście, zarejestrować nie wiem, nie lada. Proszę zabrać swoją nagrodę, żeby się nam nie pomyliło. Chwileczkę, chwileczkę. Delegacja, to bardzo proszę tutaj bliżej, żeby wszyscy widzieli. Panie kapitanie, wracamy, wracamy. Się poprzytulamy. Drodzy Państwo, zrobiliśmy niespodziankę naszemu panu kapitanowi, bo uznaliśmy, że otrzymanie takiej nagrody wymaga naszego przyjazdu i chociażby to nie wiadomo jakie święto było, to i tak ta sprawa jest dla nas również najważniejsza. Dla mnie jako dyrektora szkoły, liceum ogólnokształcącego w Chełmży, jak i przedstawicieli te rodziców, którzy jesteśmy również przedstawicielami władz miasta i Chełmży, wypowiedzi, którą chciałabym w króciutkim czasie powiedzieć. Panie kapitanie, drodzy Państwo, człowiek sercem oddany, jak tutaj słyszę, dla wszystkich i dla swojej pracy. Co roku organizuje zjazdy po to, żeby nie tylko spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami w szkole naszej, w murach naszej szkoły, ale również po to, żeby pokazać naszej chełmżyńskiej młodzieży, uczniom miasta 16-tysięcznego, że warto uczyć się, warto rozwijać się, rozwijać swoje pasje i warto żyć na co najmniej stopie europejskiej pod względem swoich zapatrywań i swoich zamiłowań. Panie kapitanie, zostawia pan co roku kawałek serca w naszej szkole i dlatego my tutaj jesteśmy i życzymy coraz częstszych kontaktów i naszej młodzieży przekazywanie tego dobra, które może dać nauka i swoja pasja. Dziękuję bardzo. Na pamiątkę do tawerny, myślę, pana kapitana, nasza piękna szkoła. Życzenia i kwiatuszki. Dołączałem oczywiście władze miasta i powiatu do naszych życzeń, do tego, co ja teraz powiedziałam. Dziękuję pięknie. Niezwykłe dzisiaj, niezwykłe widowisko, proszę Państwa, w Dziukowie panie wręczają kwiaty. Drodzy Państwo, to żeby jeszcze taka atmosfera była właśnie luźniejsza, to z opowieści pana kapitana w naszej szkole powiem coś takiego. Pan kapitan ostatnio nam powiedział, że jak zdawał maturę, to taka była moda, zwyczaj w naszej szkole, że dziewczyny wręczały, przypinały do klapy garnituru róże. Każda jedną. My za to więcej. Proszę. Dziękuję. Dziękuję pięknie delegacji. Delegacji niespodziance. Proszę Państwa, przystępujemy do kolejnej części naszej uroczystości. Kolejny laureat nagrody. Przyleciał do nas akt z Australii. Jest raz z nami, w pierwszym ręku. Przyczekuje nagrody. Pójdźmy, kapitan Gwina Jeglarstwa Australia. Zapraszamy. Znakomity żeglarz. Znakomity żeglarz polonijny.